Cześć i czołem, drogi widzo, Negelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Forgive Me Father. Aktualnie gdzieś sobie tutaj biegamy, coś sobie tutaj robimy. Odkrywamy też między innymi sekrety. Na dzień dobry. No i próbujemy się generalnie wydostać stąd, z tych przeklętych podziemi. Jeszcze żyjesz? Zdradliwe są te drzwi trochę. Trzaskają tak jak powalone. Dobra. No to chyba te drzwi właśnie się odparły. Zdaje się, że my chyba to w ogóle jesteśmy albo w jakimś bunkrze, albo... Jeszcze żyjesz? Jesteśmy albo w jakimś bunkrze, albo... Albo... Wiem, że jeszcze 1000 razy to powtórzę. Albo po prostu jesteśmy na jakimś statku, ale raczej to jest wątpliwe, bo to są ściany i mury. Raczej nie sądzę, żeby cegłówka leżała gdzieś tam, powiedzmy, na jakimś statku. Nie ma picia w pracy. Dobra, i to pewnie otworzymy tym. Mamy zapis. Śmierdzi mi trochę ta beczka. Okej, tu się zacznie. A może i nie. Ale oberwałem. Okej. Bardzo, że tak powiem, specyficzny poziom. Mamy klucz. Tak, zabij się, masz rację. Dobra, i wylazłem tutaj. Tutaj potrzebujemy klucza żółtego. Okej. Da się zrobić, ale tu jeszcze sobie pozwolę poszperać trochę. Bo widzę, że właśnie są tu jakieś elementy. To wygląda jak, no właśnie, sekret. Było widać po kolorystyce. Historia. Zobacz siebie. No, tu jest potrzebny niebieski klucz, tak by the way.
No dobra, tutaj jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Kolejny klucz. Oh no. Ale dodge. Dobra. Zginiesz w końcu? No, była beczka, było trzeba w nią strzelić po prostu. No i dobra. Jak ja ten klucz zebrałem? Żółty, nie? Nie, niebieski. Gdzie to było znowu? Tutaj? Nie, tutaj to ja przylazłem. Tu jest żółty. Jakim cudem przecież? A, okej. Przecież przed chwilą tam byłem. A, tutaj. Okej. Zebraliśmy pełne uzbrojenie. Ej, silni są, co jest? Tylko problem tkwi w tym, że ja tu czegoś nie zebrałem. Powinienem mieć żółty klucz. A, dobra. Już mamy żółty klucz. Okej. Mało co tutaj widać. Nie, ty sobie tutaj będziesz pływać. No i dobra. Mamy koniec poziomu, ale... Właśnie o tym mówiłem, że muzyka
dalej gra. I coś mi się wydaje, że tutaj coś nas jeszcze goni. Fajnie dużo życia i cały pancerz straciłem na tym. Tak to rozegrać mogłem tylko ja. Ale dobra, mniejsza z tym, mamy koniec poziomu. Jednego przeciwnika gdzieś pominąłem. Trzy beczki, trzy sekrety. No a tak poza tym to prawie 100%, czyli 94%. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczyska, bo najwyraźniej tutaj przechodzimy do kolejnej części tych nieszczęsnych podziemi.